wróciła, Geralt. Po tylu latach. Witajcie w kolejnym odcinku Wiedźmin 3 Dziki Gon. No i udajmy się właśnie tutaj do Vegalbudów jak najszybciej. Oczywiście to jest, nie jest to czasówka. Jest przecież normalne, że to nie jest czasówka. Przynajmniej jak najszybciej się tam dostać. Ale jednak dla klimatu lepiej tam się dostać. Patrzyłem ostatnio, nie na zegarku miałem 10 minut, a tam miałem 44, nie? Czy jakoś tak z Indrem to będzie 45 przynajmniej. Ilościowo nie. Tego filmu, no to... Dobrze, że skończyłem w sumie. A ty tu czego? Muszę porozmawiać z Patrycją Vegalbud. To mi się zdaje, że byla Obdartus może? Grozi jej śmierć. Albo mnie wpuścisz, albo będziesz ją mieć na sumieniu. A jak pozwolę ci wejść i okaże się, że zmyślasz, wywalał mnie na zbity pysk. Wydawało mi się, że strażnik ma za zadanie chronić klienta, a nie własny tyłek. Niech będzie. Zaprowadzę cię do pani Vegalbud. Tylko żadnych numerów. Rozumiemy się? Dobra. O, Geralt, jaka miła niespodzianka. Wcale nie taka miła. Muszę się widzieć z twoją matką. Grozi jej śmierć. Śmierć? Nie żartuj. Widziałam mamę dziś rano. Była smutna, owszem, ale w dobrym zdrowiu. Właśnie, nie ma czasu. Nie ma czasu na tłumaczenia. Zaufaj mi, proszę. Ciężko mi w to wszystko uwierzyć, ale widzę, że nie żartujesz. Pozwól za mną. Okej. Można się ruszyć. Ognisko jak na Beletein, tylko pora roku o, się nie zgadza. O, co spalą. Pamiętasz, jak mówiłam, że moja matka jest smutna? Widzisz, przeżywa kryzys wiary, dość poważny. Okay. Byłyśmy w Nowigradzie. Patrycja zobaczyła stosy na rynku. Podnieś coś było. Milczała. Kazała wynieść święte pisma, insygnia, relikwiarze i spalić. A potem zamknęła się u siebie. Przyspieszmy kroku. Okej, jakaś przypowieść Iliady. Zobaczmy. Tutaj mamy... Przepowiednia Itchlin. Nie. Nie wiem, jak to się czyta i klinę chyba. Ty mogę coś wykonać? Raczej nie. A, nie. Nie wiem, nadal gdzie ten sposób muszę zrobić. Na pewno gdzieś. Dobra. Oj. Boty. Okej. Przyspieszmy tędy. Słyszysz? Cisza, spokój. Wszystko w porządku. Mimo to wejdźmy do środka, żeby się upewnić. Nie odpuszczasz, co? Niech będzie. Ale zaczekaj tu, bo mama na pewno nie ma nastroju na gości. On wybiegł drugimi drzwiami. Łap go! Możesz, kurwa. Mamy go łapać. Dobra. Rozdzielić się! Morderca wciąż tu jest! Okej. Okay. Brać go! Ej! Jaki ja? Żałosne. No właśnie, tutaj Geralt zajebiście to podkreślił, żałosne. Co to miało być? Na mnie się rzuci. Ej! Oj, chciałem troszeczkę zwiększyć FPS-y, ale... Takim programem jest MSI coś tam. App. Coś tam. Stój, bo dostaniesz bełtem w kiszki! Słuchaj, macie nie tego człowieka, co trzeba. Nie ze mną te numery. Zabieram cię do dziedziczki. W sumie, zabójca i tak już uciekł. Prowadź, bohaterze. Nie no, ironia Geralta tutaj nie zna granic. Dorwaliśmy go, pani Ingrid. Było ciężko, ale... Opuść te kusze, zanim sobie zrobisz krzywdę. Ten człowiek jest niewinny. Pani wybaczy, widziałem, że biegnie, to pomyślałem, że uciekał i... Gonił i by dogonił, gdybyś nie wszedł mi w drogę. Zejdź mi z oczu natychmiast!
Moja matka! Czemu jej to zrobiono? Czemu? Myślałem, że ją uratujemy, ale jednak i tak ją uratowaliśmy. Właśnie. Być może się znudzili już. Może mordercy znudziły się dziwki i żebracy. I chciał zobaczyć, jak umiera ktoś z wyższych sfer. Ingrid, wiem, że to dla ciebie trudna chwila. Ale zabójca ma w zwyczaju zostawiać przy ciałach list, wskazujący kolejną ofiarę. Czy mogę? Dobrze, ale zrób to beze mnie. Nie chcę już jej oglądać w tym stanie, nie chcę jej tak zapamiętać. Niech to będzie ostatnia ofiara, proszę cię. Będzie, chyba. Ale raczej będzie, jeśli czegoś nie popełnimy jakiegoś błędu głupiego. Połamane paznokcie i sińce broniła się. Pewnie dlatego zeszło mu się dłużej i prawie wpadł. Jest wiadomość. Słodka Aneke, kuternoga Katarzyna. Robi się bezczelny. Nie dość, że podał imię, to jeszcze i miejsce. Tym razem nie ucieknie. Kurde, ale jak imię podał i miejsce, to nie musi być wcale dobrze, że on to podał. Obrażenia jak u poprzednich ofiar. Nie ma co badać ciała, trzeba gnać do kuternogi. Dobra, będziemy za chwilę gnać. Ty mi powiedz jeszcze ten list, jeśli tu jest. Dobra, jeszcze coś jest. Znowu butelka po formalinie. I nic z tym listem. Kazanie zatroskanego 4. Pomnijcie dobrzy ludzie. Żołnierz pali wszystko na swojej drodze. Niczego nie oszczędza. Przed niczym się nie zatrzyma. Wśród grzeszników takorze ogień nie rozróżnia między żrakiem a bogaczem. Między człowiekiem a nie ludzie. Między słabym a potężnym. Kto jego przykazania gwałci, kto kościołowi posłuszeństwa nie okazuje, kto cześć oddaje bóstwom fałszywym, tego płomień w popiół obrócał. Żyjcie zatem wedle prawideł ognia wiecznego, duchownych jego się słuchajcie jak owce pasterza. Zatroska. Co tu jeszcze mamy? A, ten list z ciała tej wcześniejszej. Z Patrycja poszła. Możemy z nią jeszcze składać? Chyba nie. Okej, tutaj ja jakby co, to ja wam książki kiedyś tam kupię. Bo tam w tym. To najprawdopodobniej będzie ostatni odcinek. Kupię wam książki. O nie, dobra. Kupię wam książki, żebyście sobie mogli poczytać. Jakby ktoś chciał, tutaj w ogóle leży sporo, no to... Czy sporo, no trochę leży tego. Dobra, nic nie leży więcej. Jakby ktoś chciał właśnie poczytać, to ja tam gdzieś później kupię te książki. Jakby ktoś właśnie chciał poczytać, a nie ma gry. W ogóle też kupię sobie dodatek DLC, ten chyba jutro nawet. Jak to nagrywam oczywiście. Bo fajnie karty, 7 dych kosztuje dokładnie to. Dodatek normalnie na necie kosztuje 3 dychy sam. Ale jeszcze mamy karty i to podobno dobrej jakości. Zobaczymy, jakiej to jakości będą. Pokażę wam też, że mamy tutaj, to najbliżej nam tutaj dobramy hierarchów. Przy naszym tym, znaczy naszym, na do jaskra, nie? Tym. I teraz debil ze mnie, bo zobaczyłem, że nie włączyłem zegarka. No to cóż, tak z 5 minutek, no. Nikt się nie obrazi, jak będzie troszeczkę dłużej. Pięknie. No krócej też. Nie musi być zawsze tak samo. Mogę też 20 minutowe odcinki robić, ale tych odcinków by było 200 zamiast no na przykład 100. Do 100 wy spokojnie dobijemy, więc tutaj się nie martwcie, patrzcie który to jest. To jest chyba 63 albo 4 jakoś. Ostatnio, żebym wszystkie te odcinki konwertował. Ładnie, intro dodawał i tak dalej. Więc no... Może to być fajny odcinek. Ale tak, jeszcze mamy 3 podejrzanych. Jeszcze wam tego nie mówiłem, mam 3 podejrzanych. Jest ten lekarz.
nie? Bo on nam chciał pomóc od razu, nie? Więc on jest tutaj troszeczkę podejrzany. Jest na pewno ten. Od tego, od... jak oni się nazywają? Od... ten, co nam we wcześniejszym odcinku, w tym... no, wcześniejszym, nie? To nam mówił o tym ciele, sekcję. Ten... nie pamiętam, jak on się nazywał. I ten władca, co mu tam kazał, to każde te sekcje robić. Ten lekarz drugi, nie? Słodka Annegre, gdzie ona jest? Na górze. Ale ma ważnego klienta, nie przeszkadzaj! Jakbyś powiedziała na zabawę... Ważnego klienta, powiadasz. Dobra, gdzie to jest dokładnie? A to gdzie? Nie widzicie? A dobra, tam gdzieś się da przejść. Dałabym ci zniżkę za te twoje... Gdzie to ma być? Dobra, tutaj gdzieś jest tam jeszcze... tutaj są. Okej, okay. Czyli jeszcze wyżej. I tutaj gdzieś. O kurde, to jest ten właśnie. Nikt cię nie usłyszy, kurwo, nikt. Władca. Za to ciebie zaraz będzie słychać w całym mieście. Przeszkadzasz mi znowu, a ja nie lubię, jak mi się przeszkadza. Miałem się zabawić ze słodką Annegre. Sprawić, żeby nie była już taka słodka. Ale mogę wpierw zająć się dowody najwyraźniej wskazują. Właśnie, spróbuj. Spróbuj, sukinsynu. Dobra, uratujmy ją. Możesz jeszcze się poddać. Nathaniel. W sumie na niego dowody tak zwykle nie wskazują, ale widzimy, co on tutaj odwala. Pogrzebać. No, jesteś wolna. Dziękuję. Dziękuję, gdyby nie wy. O, Filinio, coś tam, pancerz Arskelge. On spytał, czy robię wszystko. Powiedziałam, że za dodatkową opłatą i owszem. Wtedy tak się uśmiechnął, że aż mnie ciarki poszły i uderzył mnie mocno, aż zemdlałam. Jak doszłam do siebie, już mnie związał i grzał pogrzebacz w ogniu. Spokojnie, już cię nie skrzywdzi. Nikogo nie skrzywdzi. Ale ten, dlatego na Daniela, on mnie tutaj właśnie takie przygody. Okej, mam porozmawiać z Jaskierem. O stanie. Ale tutaj na niego dowody nie wskazują, ale widzieliśmy, co on odwalał. Jako, że to nie jest też czasówka. Tak naprawdę on tutaj był niewinny w tej sprawie. Jest nadal niewinny. No, dowody na niego troszeczkę wskazywały, nie? Że on tutaj z zabawy, nie? Takie z ogniem właśnie. Jak widzieliśmy. Ale jednak... jedna osoba taka mniej. Wariaci jak zawsze. Czy tak, rzemiosło i ten pancerz z Arskelig. Pancerz. Filicowy pancerz to ten dokładnie dostaliśmy. A ten pogrzebacz jaki on jest? No słabszy. To nawet dość słabszy. Więcej nic nie mamy. I mamy porozmawiać z Jaskiem o stanie Priscilli. Sorry, nie w tą stronę. Tak? Tak, nie w tą stronę, dobrze mówię. Dobra. Ciśniemy. W ogóle ciekawy jestem, w jakim tempie ja bym sobie grał swoją w sumie. I my się mamy udać, gdzie dokładnie? Bo gry łatwo mi nie zrobić, kurde. Ale wbrew pozorom. Może wrok się wyrobię z grą moją. No ale zobaczyłem. Pewno byłby jakiś konkurs. Właśnie tutaj na kody do na grę, właśnie na tą grę. Bo to coś się wysłowić nie mogę. No na tą grę, no właśnie kody, bo chciałem gdzieś coś powiedzieć innego. Że do tej gry... tak, do tej gry chciałem powiedzieć na pewno. A jeszcze coś chciałem powiedzieć, więc no, tutaj się popomyliło. Popomylało, o. Będzie. Dobra, ciśniemy. Tutaj ludzie są ci. Nie dalej jak rano moja Greta przyniosła wieści z tego, że w jednym domu. No, zobaczmy.
nie spieszy nam się. Spieszaj! Odstąp, Wiedźmin! My się chyba skończymy. Znamy. Hoj, raczy? Że trupy strzępa. No. Okej, a więc tutaj musimy na dół zejść. Słyszałeś? Tędy. No nieźle tego zabili, o. Tutaj się nadal tłuko, jak widzimy. To tu jeszcze raz. Okej, coś się pobagowało. Dobra. No tutaj mamy ten szpital gdzieś. Tędy wchodzimy. Musimy pogadać. No i teraz mamy dwóch tak naprawdę. Tego koroner. O, koroner mi się przypomniał. Mamy koronera i mamy tego drugiego. Oj, właśnie tego. Joachima. Chociaż Joachim tutaj jak? Nie pasuje mi do tego, bo on nam dobra. Chciał pomóc. Ale troszeczkę też tak. Na to wskazuje. Że właśnie nam chciał tak bardzo załatwiłeś pomóc. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Mhm, po wiedźmińsku. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i pościeli. Nie ma. Spierdolimy zadanie. Nara... Bardzo. Spierdoliłem zadanie. Nie wierzę. To będzie. Spierdoliłem zadanie. Myślałem, że ja go mogę zabić. Nie było proste. Albowiem, jak dowiedział się Wiedźmin, zadarłem z szefami nowigradzkiego półświatka. Można to bardziej troszeczkę przemyśleć, bo on mi właśnie długo nie pisował, bo... Spierdoliłem całkowicie zadanie. Wspólnie z przyjaciółmi, Geralt zdołał w końcu uwolnić mnie. I dobrze zrobił, bo wiedział, tak naprawdę gówno zrobiliśmy. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbiorów, kurde, no. Potem osaczona przez straż. Mogę to troszeczkę przemyśleć jednak. I znowu grę wywaliło, nie wiem dlaczego. Jak widzimy. Dobra, mamy. Czytaj i to było... To. Jednak znalezienie no i znowu to nie było proste. Nie, znaczy obecnie coś czasem nie wywala. Trzy razy to zadarłem wywaliło. Zadarłem z szefami nowigradzkiego. W ciągu jakichś czterech odcinków. O. I zniknąłem. Znaczy nie w ciągu Geralt czterech odcinków, końcu, tylko dwa razy na odcinku, raz poza odcinkiem. Wspólnie z przyjaciółmi Geralt zdołał w końcu. Przed odcinkiem, o. I dobrze zrobił. Ja poza odcinkami teraz gram, bo są jakieś zapytania i tak dalej, karty, ale przez grupę zbirów, a tutaj też przez straż świątynną musiała się teleportować, gdzie trafiła. Ale w ogóle się nie spodziewałem, że to mogę spierdolić zadanie całkowicie. No on mi właśnie tutaj nie pasował. Dałabym ci zniżkę. On mi nie pasował. No w ogóle nie pasował. Tak naprawdę. Już wiemy, że mamy dwóch. Nikt za to ciebie zaraz będzie. Miałem się zabawić ze słowem. Dobra. Najpierw ja powiedz, się. Czemu to robisz? Dla przyjemności. Satysfakcji. To można osiągnąć z dziwkami tradycyjnymi metodami bez zabijania, wierz mi. Kto mówi o zabijaniu? Może skończyłoby się na paru oparzeniach trzeciego stopnia. Ta różowiutka skóra pięknie będzie się przypiekać. Asi, nigdy nie odpuszczasz. Daruj sobie kłamstwa, widziałem jak kończą twoje ofiary. Nie czytałem w sumie tego. Nie odpuszczasz. Chyba, że ktoś ci przeszkodzi. Jak teraz. To się odjebałem. O morderstwach. To ty zabiłeś Fabiana Meyera, Patrycję Wegelbud i wielu innych. Bzdura. Coś ci się pomyliło, przybłędo. Dobra. Przy ciele Patrycji znalazłem wiadomość, która mnie tu pokierowała. Do słodkiej Anekę w Kuternodze. Jeśli nie ty ją zostawiłeś, to kto? Nie wiem, ale widzę, że jednak powinniśmy porozmawiać. Na spokojnie. Kto wiedział, że tu będziesz? Wyobraź sobie, że nie chwalę się takimi wycieczkami. Jest tylko jeden człowiek, któremu... Ale to niemożliwe. On nawet z trupem obchodzi się jak z dzieckiem. Koroner, tak?
Wiedział, że jesteś zajęty, że nie wpadniesz do kostnicy. Idę po niego. Idź do magazynu numer 12 w porcie. O tej porze jeździ tam odbierać odczynniki, formaliny. Ja tu zostanę. Mam niedokończony interes. Patrzcie tutaj. Anekę, a przecież zapłaciłem z góry. Dobra. Rozwiążę się. Zostawisz na stole swój mieszek, a potem wyjdziesz stąd i nigdy nie wrócisz. Tak jest. Grzeczny chłopiec. Dobra. Więc mamy się do magazynu. Właśnie tutaj mi on nie pasował w ogóle, tak naprawdę. Tylko właśnie tutaj, ale jak zobaczyłem go, no to troszeczkę zapomniałem o moich przemyśleniach. Następnym razem troszeczkę będę tutaj ostrożniejszy. Mamy się udać do portu. I tutaj będzie tak naprawdę walka z bossem. Czekaj, czekaj! Jakbym grał pierwszy raz, nie, jakbym nie ogarnął tego. Zapomniał czy coś, to już bym miał spierdolone zadanie. Nie wiem, może by było kolejne. Raczej nie. Chociaż moim zdaniem powinno być kolejne, nawet jak będę tak zabijać, nie? Na ludzi. Jeszcze powinno być kolejne, że coś tam jeszcze zabijam, nie kolejny. Tylko od kogoś innego. A na razie przestańmy się tutaj. Jak tu się wchodzi, powiedz. Okej, tak. I mamy koronera. Formalina się skończyła? Nie doceniłem cię. Wpierw prawie mnie złapałeś in flagrante delicto. Przejrzałeś blef z Nathanielem. Chociaż... widzę, że nie wszystko jeszcze odgadłeś. Bo wyciągnąłbyś srebrny miecz. Kim? Czym jesteś? Wampirem wyższym oczywiście. O kurde. Dobra, wypytajmy się go. Miałeś jakiś powód, dla którego zabijałeś tych ludzi? Dla którego ich torturowałeś? Myślałem, że i tego się domyślisz. Symbolika chyba była dość jasna. Węgle dla tych, co nie widzą ognia. Jajo salamandry, która z płomieni się rodzi zamiast zimnego serca. Wypalony głos, który... Tak, symbolika była jasna. Mniej jasne jest, czemu wampir miałby zabijać w imię wiecznego ognia. Powód jest oczywisty. Zgadzam się z diagnozą kościoła. Nowigrad upadł. Ludzie zapomnieli, co to przyzwoitość i moralność. Więc postanowiłem im przypomnieć. Tak, żeby zauważyli. Właśnie są inne metody. Są inne metody. Mogłeś stanąć na rynku na drewnianym pudle i dać kazanie. Zabawne. Właśnie tak robiłem, ale nikt nie słuchał. Ludzie śmiali się ze mnie, rzucali kamieniami. Pomyśl o moich ofiarach. Lubieżny cieśla, który ostatni grosz wydałby na kurwy. Stara hrabianka, która bezcześci symbole wiary. Trubadurka, dla której nie ma żadnej świętości, żadnego sakrum. Ci ludzie nie zasługiwaliby żyć. Ale ich śmierć mogła posłużyć jako nauka dla innych. Mogła ich otrzeźwić poprzez strach. Sprowadzić na właściwą drogę, ku ogniu, ku oczyszczeniu. Za tą trubadurkę już musi należeć w pierdol. Dla ciebie, obawiam się, jest już za późno. Czuję, żeś człowiek małej wiary. Ale za to nieźle robię mieczem. Nieźle może nie wystarczyć. Który poziom? To jest katakan, tak? Dokładnie. Podejrzewam, że to jest właśnie katakan. Gdzie on tu jest? Drony jest z poziomem, który... Tam mamy jakiś list. Okej, 16 chyba poziom. No, takie zadanie. Dobra. No, tutaj zajebiste to było. Dobra. Dobra, krytyczne. Dobra. Dawaj, rzucę jeszcze jedno. Nie! Spierdoliłeś po całości. To też spierdoliłeś po całości.
Co to lata? To jest bomba dimerytowa? Co to było? Okej, bomba dimerytowa. Tak działa. Weźmy jeszcze północny wiatr. Zmraża przeciwników. Kartacz ulepszony będzie dobry. Szarcie purchawa to nie. Księżycowy pył to też raczej nie. Przeciwwątpić, dobra, tam damy radę. Dobra, dajemy radę. No i znowu nie trafię. Też nie trafię. Czy Geralt się trafił? Dobra, weź go tutaj zajeb. Okej. 20 poziom, wow. Katakan. Więc tutaj ten był. Tak naprawdę. Za niezatroskanego jeden. No i teraz musimy porozmawiać z Jaskrem. O, tutaj się żeła bugują. Cóż, tak to jest, jak się robi tak gry. Ale to nie ma sensu, co tutaj nie komentować tego. Te komentatorzy nie są duży, są komentatorzy, nie, i tak dalej, recenzenci. A tak naprawdę sami by lepiej tego nie zrobili. Więc no, nie ma to sensu komentować, jak czegoś nie, byście sami lepiej nie zrobili. Ze strachu taki blady jesteś? Można zaznaczyć, nie, ale kurwa nie zwracać na to uwagi, że jakiś błąd na przykład w grze. Cały czas jakiś. Nawet jak chwilowy, to jak chwilowy to jest fajnie, nie? Chwilowe zawsze są. Ale to już zależy tak naprawdę od systemu komputera i tak dalej, konfiguracji. Każdy system jest inny. To warto zaznaczyć. Tak naprawdę nie można tego komentować. Bo jak u was coś jest, to wcale wbrew pozorom u kogoś innego też nie musi to wcale być. Dobra, tutaj mamy mistrzowskie siodło, spali go chyba. No to tyle ode mnie, co to powiem z tymi błędami. Nie no, ale to w sumie łatwo jest zrobić, naprawić to. Toros będzie karany. No ale wiadomo, kurde, twórcy nie mogą tego nie wiedzieć, tego co ja na przykład wiem. Jak coś takiego zrobić, a ja na przykład nie wiem czegoś innego, nie? My tak naprawdę możemy się uzupełniać. No szybciej. No i nie, nie zdążymy. No dobra, pół godziny, powiedzmy, że pół godziny, no. Troszeczkę pogadamy. A myślałem, że jak zabiję tamtego, to spoko będzie, ale... Dobra, ale i tak sobie odszedł, poszedł sobie, no to jest dobrze. A to tak naprawdę taka wybór, nie? Czy ktoś rozkminił, czy ktoś nie rozkminił. Ech, nie chcę mnie się żyć. Tak naprawdę nie jest to wcale proste rozkminić. No i co? Nie jest to właśnie proste rozkminić. W ogóle może odcinek nagram ze swojej mapy w Skylines, jakby ktoś chciał. Zrobiłem sobie mapkę. Tak, możemy Geralt? Się pogadać. O, możemy tak dalej. Dorwałem mordercę. To Hubert. Miałeś dobrego nosa, żeby mu nie ufać. Był wampirem wyższym. Myślałem, że nic mnie już w Nowigradzie nie zaskoczy. Ale widać się myliłem i to bardzo. Dzięki, Geralt. No właśnie, gdyby tutaj nie też ty, nie był podejrzany. Tak naprawdę ten koroner... Na niego tutaj... Hubert opowiedział mi o twojej przeszłości. Najbardziej tu była jeszcze barwniejsza nie było, niż przypuszczałem. Mów wprost, Geralt, albo nie zawracaj mi głowy.
To prawda, że w tamtych zamieszkach na uniwersytecie ginęli ludzie? Za twoją sprawą? Byłem młody i głupi. Myślałem, że lepsza przyszłość jest warta każdej ceny, choćby ludzkiego życia. Ale to stare grzechy, grzechy, które już odpokutowałem. No to... O! Czemu to uniwersytet ciekawe? W Oxenfurcie jest zamknięty? Bo Radowidowi tak było na rękę. Nie słyszałeś tej historii? Rektor przyznał mu doktorat, honoris causa. Radowid przyjechał, założył togę, odebrał dyplom. A jak już było po wszystkim, wsadził cały senat i dziekanów do pudła. Żeby, wiesz, nie siali fermentu. Okej. Od tego czasu siedzę w szpitalu Wilmeriusza. Ale może dobrze się stało. Więcej się przydam ze skalpelem w ręku niż za katedrą. A w ogóle, jeśli ktoś by chciał wiedzieć... Z pierwszej części, dobra, dajemy. Miałem już przyjemność poznać jednego chirurga z Akademii Oxenfurckiej. Nazywa się Shani. Znasz ją? Krótkie, rude włosy, piegi. I niepoprawny idealizm. Pewnie, że ją znam. Przez rok była nawet moją asystentką. Wiesz, co się z nią teraz dzieje? Jak znam życie, jest gdzieś na froncie i łata żołdaków. Mówiłem jej, że to bez sensu, że choćby uratowała życie setce, zaraz zginie następny tysiąc. Ale z poczuciem misji ciężko dyskutować. No... Szani to właśnie jest z pierwszej tutaj części. A jeszcze... Jak? Lepiej, prawda? Okej. Tak. Załatwiłeś tego, o co prosiłem? Po wiedźmińsku. O, to samo dokładnie. Dziękuję, Geralt. W imieniu swoim i Pryszcili. Właśnie, to jest ty. Zrobiłem swoje. Teraz twoja kolej, żeby o nią zadbać. Zadbam. Zobaczysz, wykuruję ją lepiej niż driady z Brokilonu. Zaczęła już mówić. Miła niespodzianka. Prawda? Profesor von Graz mówi, że rany goją się na nie jak na trolu. Niezbyt eleganckie porównanie, zgoda, ale budujące. Może nawet będzie mogła wrócić do śpiewania? Kiedyś. Na razie spróbujemy występów w duecie. Priscilla zagra na lutni, a ja zaśpiewam. Jaskier i Cyraneczka. Brzmi dobrze, nie? Bardzo dobrze. Powodzenia, Jaskier. Na scenie i poza nią. Więc okej, możemy jeszcze z nim pogadać? Dobra, śmiertelne grzechy. Przyjacielu? Przepraszam, Geralt. Moje gardło, przepraszam. Mam nadzieję, że szybko wrócisz do zdrowia. No. Już tam Priscilla tutaj nie będzie chyba potrzebna. W fabule. Dobra, i teraz tak, szybko zadanie jakieś. Co my mamy zadanie? To będzie w kolejnym odcinku. Jeśli nic, za chwilę zobaczę, co będzie. Przykre pięści. Mamy. I czekajcie, co my jeszcze mamy? Jakieś zadanie? Zlecenie jakieś. Biała dama jeszcze. Białą damę robimy. A te wściekłe pięści mogą... Dobra, zacznijmy od wściekłych pięści w kolejnym odcinku. Bo tak naprawdę może to zaczekać tutaj za panem. Ty mi powiedzcie. A tutaj pójdziemy. Tak, tniemy się, będzie szybciej. Spokojnie, wściekłe pięści mogą poczekać. Bo tak naprawdę... nie ma co tego robić. Bo nie ma jakiegoś przymusu nie tego robić. A masz 26 poziom tutaj, więc spokojnie możemy jeszcze tutaj wszystko to zrobić. Ja chciałbym jeszcze, żeby zamknąć tutaj Nowigrad na chwilę obecną. Do 16 poziomu mamy zamknięte, więc jeszcze tak, 16 plus 5, mamy 21. Czyli w 21 poziomie jest to ostatni poziom, w jakim musimy jechać na Skrikę, żeby dostać za główne zadanie EXP. Ale jak widzimy, mamy dopiero 20, więc to tutaj... nie ma co się bać. Teraz tak. No i co miał tutaj mógłbym ulepszyć? Nie za bardzo mi tutaj idzie. Co mi tutaj mam? Młynek, dobra, młynek. Umiejętność specjalna. Aby wykonać atak specjalny, musisz aktywować odpowiednią umiejętność. Wstrzymaj lewy przycisk myszy, aby wykonać specjalny atak szybki lub lewy shift i lewy przycisk myszy, aby wykonać specjalny atak
silny. Więc to jest szpia, tak? Silny będzie chyba, co to będzie? Młynek, a tu rozpłatania. Dobra. I czekać jeszcze, jak tu jestem. Przyda się w walce w sumie. Ciągły atak wymierzony we wszystkich przeciwników dookoła. Podtrzymuje atak, zużywa wytrzymałość, a następnie adrenalinę. Przyda z punktu adrenaliny plus 1%. Później będzie zużycie wytrzymałości i adrenaliny zmniejszone o 20%. Przyda z punktów o 2% zwiększone. Za chwilę wam to zaprezentuję. Co tu mamy? Okej, jeżeli... I mamy się porozmawiać z wdową. Za pół ceny zgłupialiście? Ale co ja tu teraz odjebałem, to ja... Bo myślałem, że ona nóg nie ma takowa. Okej, Helena. Witajcie, mistrzu! Zlecenie, no. Co innego, co jest? Przychodzę w sprawie białej damy. Taką miałam nadzieję. Tyle to moje ogłoszenie wisi, że już wyblakło na słońcu. Jakoś mi się udało przeczytać, ale i tak potrzebuję więcej informacji. Pytajcie, ile wlezie. Na pola i tak strach chodzić, żeby nie skończyć jak Mirko i jego banda. Mirko? Dobra. Kim Mirko i reszta? Tacy czterej, pijaki i nic po nie. Osuszyli parę kufli i uradzili, że jak wespą białą damę przechędożą, to pójdzie w cholerę. Romantycy. Ale biała dama widać odrzuciła ich awanse. Ciągle leżą w polu. Ludzie boją się ich chować. Okej. Biała dama straszy na polach? Tak, tu zaraz za chałupą, przy starej wieży. Ludzie mówią, że tam zamieszkała. To jak? Wybawicie nas od niej? Nie, tam byliśmy w tej starej wieży. No oczywiście pomożemy. Zajmę się tym. I to skuteczniejszą metodą niż jurny Mirko. Mogliśmy negocjować. W sumie mogą negocjować, ale... Walić to. Oczywiście tak, tam dalej jak mieliśmy ten wyścig, który wam pokażę. Tutaj jakby ktoś chciał wiedzieć, czy tutaj jest ten znak zapytania, znaczy tutaj jest ten punkty, które jest dysponowanie. Tutaj gdzieś było ten... Jak jechaliśmy w tym palio. Jak my jechaliśmy w tym palio? Na pewno tutaj gdzieś jakoś, bramą tą chwały. Czy tutaj? Nie no, raczej tutaj. A może i tutaj? Tak, tutaj. Jechaliśmy jakoś... Nie wiem jak. No tak o, jakoś jechaliśmy, nie? I bum. Jakoś gdzieś tutaj jest ta... Południca. Nie, północnica. Północnica w północy. Mamy znaleźć ciało ofiar. Tutaj był ten zamek, jakbyś ktoś nie wiedział. Więc poszukajmy tych ciała tych ofiar. Tam na zamku mieliśmy jedną punkt na samej górze, więc spróbujemy to szybko sobie wykonać. Świetne pięści zaczynamy w kolejnym odcinku. Przemyślę może jeszcze co i jak. Cokolwiek zobaczył przed śmiercią, nieźle się wystraszył. Powiadasz? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Twardzi zawodnicy. Skóra blada, chociaż nie stracił krwi. Czyli to nie wampir. Miały być cztery ciała. Ślady są głębokie, nierówne. Ktoś uciekał w panice na oślep. To nieźle. Uciekał w panice. Powinienem przeszukać te wieże. Aha. Tak. Tutaj powinno być na dole. Idę na górę. Idę na górę. O, dziwna... Taka dziwna muzyka teraz się łączyła. My tu byliśmy oczywiście. Na dole byliśmy. Jakby ktoś chciał wiedzieć, to te rynsztunki kota jest na dole, ten rynsztunek. Jakby ktoś w ogóle jeszcze nie miał zadania, nie? Ostatni chyba schemat. Nie, ostatni schemat tam jest przy tym. Przy... Tej. Już kurde, nie wiem, skleroza. Przy czarodziejce. Ciekawe, ślad jak po przejściu wiru powietrznego. Okej. Czy jakiś wir powietrzny. Może tutaj będzie coś było. A nie, to na dole, dobra. No dajemy.
W ogóle jak... Dobra, nie będę może mówił. Może... Nie. Dobra, jest to coś? O, nawet nie zebrałem. No dobra. Wbijaj na górę, tak? Nie zebrałem. Dobra, czyli... Tutaj mamy... Bandytów znowu, no nie. Dobra, nie bijemy się z nimi. Ślady krwi prowadzą do piwnicy. Dobra. Srebrna. Jeszcze niżej powiadasz. Powinno być gule. Gule ściągnęły ciało na dół, ale to nie one go zabiły. Skóra jest nienaturalnie blada i popękana. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Unika mnie, ale jeśli zdobędę coś, co do niej należało, będzie musiała mi się ukazać. O, no właśnie, dobra. Lecimy. Czas jest spoko. Jak tam w ogóle expy? O, 350. Co to zdanie, też sporo dostaniemy. Za te pięści to niekoniecznie. Mamy ten młynek. W sumie młynek nam się nie przyda do tych pięści wal. Nie. Tam tak naprawdę zbugować przeciwnika najważniejsze. Witajcie, mistrzu. No dobra, wiemy już. Wygląda na to, że ta wasza dama to południca. Czyli? Bogowie, biedna Lucia. Co? Ta Lucia miała brać ślub, prawda? Tak. Rodzice przyobiecali ją kowalowi z miasta. Majętny był, prawda, ale starszy niż elfie ruiny. Lucia uciekła sprzed kobierca na pole i podcięła sobie żyły srebrnym sztylecikiem, który dostała nad rękowiny. Czekajcie, pokażę wam. No i chyba to jest lecik, nie? Geralt. Rodzice Lucy nie chcieli go ani do grobu złożyć, ani sprzedać. Poprosili, żebym przechowała. Potrzebuję jakiegoś osobistego przedmiotu, żeby ją wywabić i przegnać. Ten sztylet byłby akurat. Weźcie, tylko zabijcie Lucię tak, żeby już więcej nie cierpiała. Da się zrobić. Raczej nic nie czują te potwory, bo to już potwory. Więc naciśniemy. W ogóle jakby coś miał jakiś temat, to ja chętnie mogę coś tam pogadać, nie? O tworzeniu gier się znam, no to nawet o tym mogę coś tam powiedzieć parę słów. Ale chciałem nie mówić, nie? Że jak ktoś by się znał, to mogę go do roboty przyjąć. Na grafice, nie? Bo ja tam od programowania jestem. I idziemy tutaj, mamy tutaj. No, na początek takie małe studio, później to by normalnie lepsze niż CD Projekt byśmy zrobili. Nie no, trudno by było, ale da się zrobić. O, i mamy... Jak to wygląda? To troszeczkę inaczej niż takie normalne. Graj, muzyko. Graj, muzyko, nie no. Nazjewał. I się teraz pomniejszyła, widzieliście to? I się pomniejszyła. Czyli dobra, mamy mało i zadajemy. Orzysz kurwa. Orzysz kurde. Regeneracja. Czyli tak, przeciw południcom to jest... Glossarius bestiariusz, południce, upiory. Biała dama. Czyli tak, wrażliwe na olej przeciw upiorom i nierdęczą, księżycowa petarda. Księżycowa petarda mogę mieć. Jeszcze. Chowaj. Księżycowa petarda potrzebuje. Tak, księżycowa petarda. O, mam super, aż 3 je. Oczywiście gwiazda tęczą to jest zajebista też. Więc ja tutaj na spokojnie. I olej przeciw czym? I olej przeciw, olej przeciw. Przeklęty, istota magiczna, tak? W sumie magiczna istota. Czy sprawdzę? Ogromate ty nie upiory. Przeciw upiorom. Tak? Przeciw upiorom, więc tutaj źle troszeczkę. Upiory poproszę.
przeciw upiorom. Co ja w ogóle mam tu? A nie, to Anidon wygląda jak ta cytrynówka. Przeciw też pojadom przeklętym, insektoidom, istotom magicznym, zwierzętom, przeklętym, hybrydy, przeklętym, wampiry, ogrowate, lukty, jadłych jelców, to jest humanoidy. Dobra, przeciw upiorom 25 siły, mamy zwykły jest 10 siły, a 50 siły, oczywiście procent dodatkowe, czyli 150 normalnych, to mamy wyśmienite, więc no fajnie, że on ulepszony. I dobra, jak on tam zabiera? No sporo, oczywiście, tak, jeszcze grom. O, wow, tego to ja się nie spodziewałem, że aż tak dużo będzie zabierać. Okej, mogliśmy to wszystkich szybciej walczyć. Dobra. Nie mów za szybko tego. Okej, jeszcze tutaj. Wszystkie pory generowała sobie P. Teraz skill będzie, okej. Dobra. Okej. Mutagen. Trofeum. Jakiś mieczyk. Czy one właśnie tutaj miecze zawsze dają? Więc zawsze słabe. I tutaj plus 5 dodatkowe doświadczenie za ciosy kończące ludzie. Też mam ludzie. Miałem gdzieś... Aha, bo to samo. Ludzie. Tutaj też ludzie miałem z baby cmentarnej. Płotka, pokaż się, płotka. Chodź tu, płotka i... Wisi to? Nie. Tutaj, tak, w tym worku jest. Ale tak o normalnie. O, nawet nie przesiąknięte. Tempo! Bo z baby cmentarnej jest przesiąknięte krwią. Więc w tym odcinku było na tyle, tak naprawdę. To już będziemy za chwilę kończyć, jeszcze powiedzmy. Nie wiem, czy się przedłużył, ale jak się przedłużył, no to sorry. To prawda, że elfy robią z dzieci zupę? Okej, okay. Z dzieci zupę. Dobra, pozbyliśmy się. O problemie. Możecie wrócić na pole. Dziękuję. Proszę, to pieniądze. I niech wam się szczęści. I wykonane. Tak, wykonane. Jeszcze coś? Tak, 234 doświadczenia. Czyżby ta walka była tutaj? 271 tego. Czyli tak, zadania. Na pewno robimy tę wściekłe pięści Nowy Grad. Tak, to raczej tutaj gdzieś. Więc wściekłe pięści. I... Raczej pierogi nie, bo to trudne jest dość zadanie. Więc tak, wściekłe pięści i zlecenia. Zlecenia na 20. A, to jest 20 któryś tam poziom. 20 dopiero poziom, więc spoko. W kolejnym odcinku kierunek z Skellige. Na początek tak, to tutaj. Na początek to, a później już wam mówię kierunek z Skellige. Wykonujemy zadanie. Lecimy na Skellige. A jak będzie trzeba ogarnąć jak. Jak. Jeszcze będzie trzeba ogarnąć kiedy, co, jak kupić. Znaczy kupić, kiedy jechać. Okej, okay, mam trzy aż te petardy. No nie. Dobra, nieważne. Na razie, cześć. I jak wiecie, podobało się to. Wiecie co robić. Hej.